Witam serdecznie dzisiaj po południu. PLN najmocniejszy od sierpnia 2020 roku, czyli złoty. Co dalej? Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Zapraszam także dzisiaj w czwartek o godzinie 20 na spotkanie na żywo w kawiarni Agere Contra w Warszawie. Tam na dole link w opisie do zapisów oraz także zapraszam wszystkich na wydarzenie, które już wkrótce będzie miało miejsce, czyli XTB Investing Masterclass, i także w opisie jest specjalny link, żeby się na to spotkanie dostać. Zaczynamy! Tematem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy XStation 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. PLN najmocniejszy od sierpnia 2020 roku, czyli złoty. Co dalej? Drodzy Państwo, wydarzenia na naszych oczach są takie, że zmieniają sytuację w krótkim, w średnim i w długim terminie. Warto przeglądać się teraz polskim aktywom, ponieważ dzisiaj naprawdę zaskakująco obserwujemy siłę aprecjacji krajowej waluty w taki sposób, że zostają przekraczane na euro złotym ważne bariery w rejonie 4,40, gdzie przypominam, było dolne ograniczenie tego kanału strefy konsolidacji wyznaczonej we wrześniu przez Pawła Borysa, jaką miejsca, gdzie wahania kursu złotego byłyby najbardziej korzystne. Więc teraz, kiedy wyłamujemy się z tego poziomu 4,40, naprawdę warto się zastanowić i zobaczyć, gdzie kurs euro złotego, dolar złotego, gdzie polskie aktywa mogą podążyć, jakie są główne czynniki, które napędzają teraz siłę krajowej waluty i co może się stać w perspektywie nie tylko tego średniego terminu perspektyw następnych miesięcy, ale także najbliższych lat. Więc widzimy tutaj, że siła krajowej waluty zastanawia i zaciekawia, a kiedy porównamy, co się dzieje w krótkim terminie, nawet w terminie od samego początku tego roku na najważniejszych walutach naszego regionu, na węgierskim forincie, polskim złotym i czeskiej koronie, to widzimy, że złoty jest najmocniejszy, ma najsilniejszą presję aprecjacyjną. Węgierski forint jest troszeczkę gorszy, a zupełnie odstaje czeska korona i widać, że ta czeska korona żyje swoim własnym życiem, a największa presja, największa siła od samego początku tego roku jest skierowana na polskiego złotego. I długoterminowa, naprawdę bardzo długoterminowa perspektywa na rynku euro-złotego. I w tym wypadku widzimy, że przebicie ostatnich minimów, czyli tego wsparcia 4,40, jest połączone także z wyjściem dołem z tego 8-letniego kanału wzrostowego, więc jeżeli szybko rynek nie wróci nad poziom 4,40, to takie wybicie będzie miało szansę być kontynuowane. Będzie świadczyło o tym, że rynek złotego wchodzi w kolejną falę aprecjacji, no i że można się spodziewać już rychłego, szybkiego ataku na kolejne wsparcie, czyli dolną krawędź 15-letniego kanału wzrostowego, którą widać na wykresie, i są to teraz okolice 4,26. Przypominam, każda fala aprecjacji krajowej waluty, każde umocnienie krajowej waluty o 1% sprawia, że średnioroczna inflacja staje się niższa o około 0,1 punkta procentowego. Dlatego też każde takie umocnienie działa także na korzyść tego, żeby były dalsze, głębsze obniżki stóp procentowych i także sygnalizują napływ kapitału zagranicznego, co się objawia w szczególności w tym, że rośnie atrakcyjność polskich obligacji oraz także akcji na giełdzie papierów wartościowych. Każda fala umocnienia krajowej waluty oznacza, że do polskiego rynku docierają inwestorzy zagraniczni, lokują oni tutaj swoje kapitały i rynek ma ochotę zagrać na to, żeby była trwalsza, mocniejsza aprecjacja wszystkich polskich aktywów. Moim zdaniem tak należy to interpretować. Czyli mówiąc w skrócie, mamy przestrzeń do kolejnego umocnienia aprecjacji krajowej waluty około 2-3% w rejon 4,25-4,27. Ta strefa wygląda na to, że będzie na celowniku, jeżeli się okaże, że dociągniemy to wybicie na zakończenie dzisiejszego dnia, a zwłaszcza na zakończenie jutrzejszego dnia, ponieważ jutrzejszy dzień także kończy kształtowanie świec w ujęciu tygodniowym. No i oczywiście na fali wzrostów euro-dolara silniejsza aprecjacja występuje na parze dolar do złotego i w tym wypadku widzimy, że dolne ograniczenie kanału wzrostowego o 15-letniej historii, które na euro-złotym wyznacza wsparcie w rejonie 4,25-4,27, dla dolar złotego wyznacza wsparcie w rejonie 3,85-3,90. I wzrost euro-dolara
sprawia, że siła aprecjacji krajowej waluty względem amerykańskiego dolara jest mocniejsza, więc w każdej teraz chwili należy oczekiwać i być przygotowanym na to, że para dolar do złotego złamie poziom 4 zł i będziemy już się punktowo szykować do szturmu wsparć w rejonie tego ważnego, bardzo długoterminowego wsparcia. Przypominam, strefa 3,85-3,90. Jako że siła aprecjacji krajowej waluty zaskakuje, warto także sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie są czynniki, które teraz umożliwiają aprecjację krajowej waluty. Ryzyko polityczne jest już za nami i widzimy, jak ono teraz odcisnęło się wielkim piętnem na wycenie zwłaszcza polskiej giełdy oraz także oczywiście krajowej waluty. Ale to nie jest jedyny czynnik, który będzie w przyszłości sprawiał, że złoty będzie pod wpływem aprecjacji. Jeszcze raz przypomnę, moim zdaniem 80% siły albo słabości krajowej waluty wynika z globalnych trendów widocznych na głównej parze świata, czyli na eurodolarze. I na tym następnym wykresie to jest ten biały wykres. W sytuacji, kiedy obserwujemy wzrosty eurodolara, czyli amerykański dolar się osłabia, euro rośnie na wartości, występuje presja na to, żeby złoty się umacniał. Natomiast wystarczy długoterminowe odwrócenie tendencji, taką jaką obserwowaliśmy ostatnio w 2008-2009 roku, na rzecz presji na umocnienie amerykańskiej waluty i momentalnie zaczął się 15-letni okres fatalny dla warszawskiej giełdy papierów wartościowych i trendu osłabienia krajowej waluty. Więc wniosek jest taki, jeżeli mamy mieć do czynienia z długoterminową falą umocnienia złotego, to powinniśmy równolegle obserwować wzrosty pary euro-dolar, czyli osłabienie amerykańskiego dolara. Ta korelacja jest bardzo silnie widoczna. Widać, jak rok temu w sytuacji odwrócenia tendencji na euro-dolarze odwróciły się także trendy na rynku krajowej waluty. To powiązanie jest teraz naprawdę silne i oznacza, że kapitał z Wall Street wypływa i szuka na całym świecie stopy zwrotu i rynki emerging markets, czyli między innymi rynek polskich aktywów, jest jednym z najlepszych miejsc do tego, żeby szukać tutaj dodatniej, dużej, ciekawej stopy zwrotu dla inwestorów zagranicznych, amerykańskich. Stąd też taka presja, korelacja, powiązanie złotego z tym, co się dzieje na eurodolarze. I naprawdę ja temu zjawisku powiązania eurodolara z rynkiem krajowej waluty daję 80% wagi we wpływie na to, co się dzieje na rynku krajowej waluty. I to samo powiązanie na następnym wykresie, ale względem warszawskiego parkietu WIG20, względem eurodolara, także widać. Tendencja wzrostowa eurodolara momentalnie odzwierciedla się wielką pokoleniową hossą na giełdzie papierów wartościowych. A wielka fala 15 lat umocnienia amerykańskiego dolara oznacza 15 lat straconą dekadę na giełdzie papierów wartościowych, gdzie niewiele się działo. Więc jeżeli teraz będziemy świadkami wzrostów euro-dolara, przejścia ostatnich maksimów, to będzie to wyśmienita szansa na to, że nie tylko będziemy docierać do ważnych długoterminowych oporów 2400-2500 na indeksie WIG20, ale będzie także ogromna szansa na ich pokonanie, trwałe przejście i dodatkowy ruch w górę na negowanie tego wielkiego dyskonta wycen polskich aktywów względem nie tylko średnich rynków emerging markets, ale także do czołgania do tych poziomów średnich rynków rozwiniętych. I dodatkowym czynnikiem, który może zachęcić do tego, żeby taka wielka presja na rzecz polskich aktywów, polskiego złotego, polskiej obligacji i giełdy papierów wartościowych, żeby wystąpiła, to jest sprawa tego KPO. Jeżeli się okaże, że te fundusze z Unii Europejskiej zaczną do Polski docierać, to spodziewam się kolejnej fali dynamicznego wzrostu polskich aktywów, aprecjacji. Giełda będzie miała wtedy szansę dynamicznie podskoczyć o kolejne 10%, waluta polska, żeby się umocnić, polskie obligacje, żeby wyraźnie spaść na rentownościach. Więc ten czynnik powinien się zmaterializować w najbliższych miesiącach, jeżeli nowe władze spełnią swoje postulaty wyborcze, to w takiej sytuacji byłby to ten napęd, który mógłby skokowo nawet doprowadzić do tego, że te opory 2400-2500 na indeksie WIG20 oraz potężne wsparcia na parach związanych ze złotem byłyby gładko pokonane i dałyby impuls do tego, żeby liczyć na kolejną falę, silną falę aprecjacji krajowych aktywów. Na kolejnym wykresie widzimy średnioterminowy wykres indeksu WIG20 i widzimy, że w krótkoterminowo
krótkoterminowa perspektywa, perspektywa nawet na koniec tego roku daje jeszcze szansę na 6-7% potencjału wzrostowego. Dopiero rejon 2330-2350 jest wskazywany jako miejsce, gdzie jest następny jakiś mocniejszy, ważniejszy opór. A polskie obligacje, jeżeli presja na rzecz umocnienia złotego będzie wykazywana, wzrośnie także szansa na dalsze obniżki stóp procentowych, presja inflacyjna będzie spadać, to w takiej sytuacji urodzi się perspektywa i szansa na złamanie ostatnich poziomów minimalnych na rentownościach, na rozpoczęcie kolejnej fali hossy na polskich obligacjach. Jako że tematem dzisiejszego spotkania w Agere Kontra będą polskie stopy procentowe w 2024 roku oraz perspektywy dla polskich aktywów na 2024 rok, więc taka zajawka wstęp dotycząca tego, jak rynek widzi stopy procentowe na początku 2023 roku. Jak widzimy, że w styczniu na rynku nie ma, w rynku nie ma ani jednego punkta bazowego szansy na obniżkę stóp procentowych, więc początek 2024 roku nie powinien nam przynieść jeszcze obniżki stóp procentowych. A co dalej? Zachęcam do tego, żeby spotkać się w kawiarni Agere Kontra dzisiaj po godzinie 20, żeby dowiedzieć się, jakie są teraz te rynkowe perspektywy co do stóp na 2024 rok oraz dla wszystkich innych polskich aktywów w nadchodzących 12-13 miesiącach. I dzisiaj poznaliśmy dane dotyczące core inflacji w naszym kraju. Była ona, zachowywała się tak, jak chciały prognozy. W październiku spadła ta core inflacja do poziomu 8% i były to dane zdecydowanie w celu, więc są moim zdaniem już uwzględnione w wycenach. Drodzy Państwo, w tym miejscu zachęcam do wszystkich materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, jak myślą profesjonalni traderzy oraz link do zapisu na tą darmową konferencję XTB Investing Masterclass. Już za kilkanaście godzin ta konferencja startuje, więc naprawdę warto wiedzieć, jakie są perspektywy, co się dzieje, jakie są trendy teraz nie tylko w geopolityce, ale także co może się stać w gospodarce, więc naprawdę warto być na tej darmowej konferencji. Przypominam, wszystkie materiały, wszystkie linki są tam na dole dodane w opisie i w komentarzu, więc zachęcam do tego, żeby się zapisywać. No i teraz przegląd światowych aktywów. Zaczynamy oczywiście od amerykańskich obligacji. Przed chwilą poznaliśmy dane o joblessach. Te wskaźniki podskoczyły, dane były troszeczkę gorsze, 231 tysięcy, prognoza 220. I rentowności amerykańskich obligacji momentalnie spadły do 4,46. Więc teraz naprawdę im dane gorsze, tym lepsze, tym lepiej dla giełd papierów wartościowych, dla wycen spółek giełdowych, ponieważ zwiększa się szansa na szybsze obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę teraz im dane gorsze, tym lepiej, ale dzisiaj najciekawsze będą te dotyczące produkcji przemysłowej o godzinie 15.15. Jutro będziemy się tym zajmować w porannym komentarzu, ale na chwilę obecną moim zdaniem należy wyciągnąć najważniejszy wniosek, że rynek bardzo dobrze reaguje na dane, które są gorsze niż zakładały prognozy, ponieważ taka jest wtedy szansa na zmianę polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych, na to, że będą szybsze niż jeszcze wcześniej rynek zakładał obniżki stóp procentowych. Na wycenie cen amerykańskich obligacji widzimy, że jest potencjał do tego, żeby ceny rosły, żeby rentowności kierowały się w kierunku poziomu 4,10-4,15, tak bym to widział, a sam eurodolar reaguje wzrostami, więc reaguje w sposób klasyczny. Sięgamy już poziomów maksymalnych sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu godzin i to także sprzyja temu, żeby giełdy papierów wartościowych poszły dzisiaj w górę. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, jak zachowuje się wolumen na eurodolarze w sytuacji wzrostów i spadków w ostatnim czasie. I ewidentnie widać jak na dłoni, że spadkom towarzyszy zdecydowanie mniejszy obrót niż impulsom wzrostowym. Impulsy wzrostowe są napędzane potężnym wolumenem, a to świadczy o tym, że jest ogromna szansa na to, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany. A jakie są oczekiwania inflacyjne w Stanach Zjednoczonych w okresie pięcioletnim? Ten wykres ładnie to pokazuje, że chociaż te oczekiwania pięcioletnie rosną, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby te oczekiwania stały się wkrótce zdecydowanie niższe, a to także sprzyjałoby pierwszej obniżce stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Generalnie na rynku instrumentów pochodnych, jakim są opcje,
W ostatnim czasie, w ostatnich dniach wolumen wyraźnie rośnie i ten wolumen na Forexie jest najwyższy od lipca tego roku. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że także funt brytyjski bardzo ładnie koreluje z tym, co się dzieje teraz na popycie na ryzyko, więc moim zdaniem warto także rozpatrywać w taki sposób to, co się dzieje na funcie brytyjskim, a sam euro, funt brytyjski zaczyna przechodzić potężny opór 0,8750. No i gdyby to się stało, będzie większa szansa na dalszą aprecjację europejskiej waluty. Jednak przypominam, jutro mamy decyzję o ratingu Włoch i ta informacja może zaważyć na temat perspektyw wyceny europejskiej waluty, dlatego też będziemy się na tym temacie jutro koncentrować. Z ciekawostek warto także zwrócić uwagę, jak bardzo niedowartościowany jest teraz kurs pary Australia do jena względem modeli, które uwzględniają to, co się dzieje na amerykańskich stopach procentowych, więc jest potencjał ku temu, żeby także tutaj duża zmienność cały czas była. I znalazłem także ciekawy raport, który obrazuje nam teraz, jak rynek patrzy na perspektywy co do recesji, bo część inwestorów cały czas myśli, że recesja amerykańskiej gospodarce wkrótce będzie nas czekała, więc głupotą jest kupować teraz akcje. No i jak pokazują, co nam pokazują wskaźniki makroekonomiczne? Faktycznie jesteśmy na granicy, żeby takie wskazania recesyjne wystąpiły, jednak twarde i miękkie dane makroekonomiczne zaczynają nam sygnalizować jednak ożywienie gospodarcze. Zachowanie ropy naftowej i ceny miedzi także daje nam podstawy ku optymizmowi. Natomiast wskaźniki różnego rodzaju, które są tworzone przez ważnych inwestorów giełdowych, dają nam już teraz jednoznaczne wskazania recesyjne. Na to warto zwrócić uwagę. Jednak wskaźniki wyprzedzające koniunkturę zachowują się tak, jakby jednak tej recesji miało nie być, a twarde dane makroekonomiczne, zwłaszcza dotyczące zaufania konsumentów, wskaźniki wyprzedzające koniunkturę oraz te pokazujące rzeczywistą sprzedaż detaliczną po uwzględnieniu inflacji dają wskazania o początku ożywienia gospodarczego amerykańskiej gospodarki i oczywiście pośrednio także całemu światowi. Dlatego też te dane makroekonomiczne moim zdaniem sprzyjają tezie o tym, że czeka nas optymistyczny wariant rozwoju sytuacji amerykańskiej i światowej gospodarki, że początek ożywienia gospodarczego to jest faza, w której naprawdę teraz jesteśmy, a to jest idealne miejsce do tego, żeby właśnie giełda papierów wartościowych zachowywała się najlepiej. Dlatego też nie dziwię się, że mamy systematycznie dalsze wzrosty indeksów giełdowych, że inwestorzy pchają indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych tak wysoko, jak tylko się da, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której są przede wszystkim spółki technologiczne grzane, kiedy rentowności amerykańskich obligacji spadają. Zaczynają być także optymistyczne sygnały na szerokim rynku małych spółek w Stanach Zjednoczonych reprezentowanych przez indeks Russell 2000. No i giełda papierów wartościowych w Niemczech także ładnie odbija. Przechodzone są gładko kolejne opory i kierujemy się już wyraźnie na maksima wszechczasów z dużą szansą, że będziemy wkrótce je testować i je pokonywać. Natomiast kiedy porównujemy różne parkiety, w tym wypadku europejskie z Eurostoxx 50 i indeks FTSE 100, to cały czas większą relatywną siłę mają te europejskie spółki, a Londyn pozostaje w tyle. Z ciekawostek mamy coraz słabsze wyniki chińskiego rynku nieruchomości i pewnego rodzaju negatywne zjawiska są tutaj widoczne jak na dłoni. Jak wiemy, perspektywy inflacyjne najlepiej obrazuje ropa naftowa i tutaj dzisiejsza sesja także sprzyja popytowi na ryzyko. Wykres pokazujący, który modeluje zachowanie kursu Brent, daje nam opory około 5-6 dolarów wyżej niż obecne poziomy, co daje na ropie WTI rejon 80-82 dolarów jako naprawdę kluczowy i bardzo istotny w średnim terminie opór. Zachowanie miedzi także wspiera popyt na ryzyko, zachowanie bitcoina także wspiera to, by popyt na ryzyko w skali globalnej atakował, dlatego też moim zdaniem, mając na uwadze wszystkie czynniki ryzyka, jest bardzo duże prawdopodobieństwo kontynuacji pozytywnych tendencji na całym rynku związanym z ryzykiem. No i w tej sytuacji moim zdaniem też szanse na dalsze wzrosty indeksów giełdowych to jest scenariusz
bazowy. Drodzy Państwo, w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Przede wszystkim zachęcam do zapisywania się na bezpłatną konferencję XTB Investing Masterclass oraz w sytuacji, kiedy naprawdę jest bardzo dużo szans teraz inwestycyjnych, żeby poznać materiały poświęcone okazjom inwestycyjnym oraz jak myślą profesjonalni inwestorzy. Te wszystkie materiały podlinkowane są tam w opisie i w komentarzu. Serdecznie do nich zapraszam i zachęcam. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy dzisiaj na spotkaniu na żywo w kawiarni Agere Contra oraz po nowym formacie, czyli po podsumowaniu sesji amerykańskiej o godzinie 22. Wszystkiego dobrego, dodatni stopy zwrotu, trzymajcie się, cześć. Jeśli uważasz, że sens, jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.